Cześć Besties! Z tej strony Lila i Werka. I witamy was w podcaście Besties. Mamy nadzieję, że miło spędziliście dziś dzień. dzień y, miłej środy wam życzymy. Środowa Besties. Środa, dzień Besties, tak. <laughs> Środowa Besties. Co ja powiedziałam? Ja w ogóle dzisiaj nie myślę. Jestem po dwóch treningach i po prostu mm. nie myślę w Dzisiaj taki ciężki dzień mamy. No. no. No bywa, bywa. Ale zaraz ten dzień będzie lepszy, bo przeczytamy wasze historie, pogadamy sobie na ten temat. Ja dzisiaj jestem ubrana dla osób, które słuchają nas na Spotify i nie widzą. Jestem... Może pokaż się. Na Spotify mam <gadza> się pogadać? Pan spotyka, no tak. Dzisiaj no, jestem uczennicą w zeróweczkach z krawacikiem. Słodko wyglądasz. I ta spódniczka. Dziękuję, mam się spódniczkę, ale to już nie będę pokazać, bo jest troszkę <gadza> bardzo krótka. Jest po prostu na mnie za mała i... Nie sprzedam jej, nie ma opcji, żebym sprzedała i wciskam się w nią tak. Wiesz, no. ledno, I to jest rozmiar? Chyba XXS. Ostro. No jest maleńka. Dla ciebie ona by była dobra, ale mnie, na mnie jest bardzo za mała, ale tak na ostatni guzik się zapinam. No i ale... może musimy lecieć, co? No, musimy. musimy. Jak masz taką stylowę? Szkoda nie wykorzystać. No w sumie to to dzisiaj widziałam takiego TikToka. Um, Właśnie, jeden chłopak mówił, mieliście kiedyś tak, że wyglądaliście tak dobrze, że szkoda wam było wracać skądś, bo mało osób was zobaczyło. No, jest tak, jest tak, jak mam dobrą tak. stylówkę. Ale właśnie ostatnio mam coś takiego, mhm. że mniejszą wagę przykładam do tego, że bardziej ubieram się po prostu w jakieś komplety, żeby było szybko, że mhm. cute, ale szybko. Mhm. I właśnie muszę wrócić do tego, bo dawno nie chodziłam też w wysokich butach, a kiedyś cały czas zapierdalałam w wysokich butach. Tak od liceum. No, do pandemii cały czas miałam wysokie buty. Codziennie. Nie mówię, że szpilki, ale mm -hmm. po prostu wysokie buty. Muszę wrócić do tego, no. no. też bym sobie chciała w wysokich butach chodzić, ale jak jestem na planie. Nie, no na planie, to, <grym> to nie dam rady, tyle chodzić no. Dobra, jeżeli chodzi o ostatnią drugą historię, którą pewnie pamiętacie, yy, gdzie nie wiedziałyśmy, <grym> czy to jest prawda, czy nieprawda, okazało się, że jest to nieprawda. Znajdziesz tego maila, bo dostałem kolejnego maila od w ogóle tej samej osoby, tego samego chłopaka. Tego samego chłopaka, tylko muszę to znaleźć. To wysyłałaś mi na Instagramie, możesz tam po prostu wejść. Dobra, mamy od Marcina odpowiedź, wyjaśnienie mhm. tego ostatniego maila. No wyjaśnienie, dlaczego chciał zrobić, że na nas po prostu w chuja. Siemka dziewczyny, totalnie nie spodziewałam się, że uda mi się przebić przez wszystkie maile i dacie moją historię do odcinka. No dobry tytuł po prostu dał. No tak no, z czego oczywiście się bardzo cieszę. Wasze reakcje były naprawdę zabawne i fajnie się tego słuchało, ale muszę przyznać się, że nie jest to moja historia, a historia z serialu, który wam polecam. Przepraszam bardzo. Serial w końcu czy film? No nie wiem teraz. Za zmyłkę, ale miło było usłyszeć historię w waszym odcinku. Nazwa filmu na Netflix. O, a, ślicznotka. Filmu. Tak, filmu. I ja właśnie jak wysłałaś mi to, to akurat dzisiaj e, siedziałam w domu mhm. i malowałam się, jadłam i stwierdziłam, a dobra, puszczę. Puszczę ten film. Zobaczymy. No. I Szczerze powiem, że w mojej głowie naprawdę wyglądało to lepiej. Lepiej sobie wyobrażam tą historię. Nie, nie, tak, tak. Nie obejrzałam całego, mhm. bo już mi się skończył czas i musiałam uciekać. Ale no, nie jest taki zajebisty film. A z którego to roku? Nie wiem nawet, ale mm, taki mm, średni. Nie spodobałby ci się też. No, jakoś nie wkręciło mnie. I tak samo mam na przykład, nie wiem, czy oglądałaś ten serial One Day? Nie, który wszyscy teraz polecają. Wszyscy. Nie, ja ostatnio w ogóle nic nie oglądam, bo nie mam na to czasu. Hmm. W ogóle nic. To dobrze dla ciebie. No, może tak. Siedzę za to na TikToku. A, no, no, bo ja to się, jak już się odmurzam. ale po prostu no, nie, mam, nie mam na to czasu. Jak wracam skądś, to idę po prostu spać, bo jestem już tak zmęczona, mm. a jak mam dzień wolny, to, to mam dzień wolny, to, to mam dzień wolny i nagrywam content. No, no tak, no, no czyli no. dzień wolny, ale, ale na długą pracę. pracę. No właśnie, no to jeżeli chodzi o ten serial, to nie wiem, czy są osoby, które mają takie same odczucia jak ja, po prostu nie podobał mi się ten serial. Oglądałam go mm -hmm. jak przez mękę w ogóle nie wciągnęła mnie ta historia. Oczywiście płakałam na ostatnim odcinku. No Właśnie widziałam z... TikToki, że wszyscy tak płakali. No tak, ja też. I myślałam, o dobra, to jest taki dziewczyński serial. Tak, akurat jestem mhm. przed okresem, to sobie włączę, popłaczę o, sobie. Ja nie lubię takich właśnie, <laughs> dzisiaj, czy ryczy, takie romansidła. Ja czasem, strasz, ja nie? czasem. Zależy, czasem mam vibe na taki. Ale wolę książki, romansidła, a filmy raczej mhm. jakieś takie horrory, albo że coś się konkretnego dzieje. I po prostu w tym serialu według mnie nic się nie działo, nie podobał mi się. Mm -hmm. yy, no, no, tylko ten ostatni odcinek wiadomo, że był smutny, no ale też czy on był jakiś zajebisty, czy po prostu był smutny, i to wszystko. No nie nic wiem. ciekawego. No, nie, nie polecałabym szczerze. Jakoś tak bez szału. Dobra, co przechodzimy do historii numer jeden? Uwaga, mam romans z żonatym obcokrajowcem. Ciekawe skąd jest. Hej besties, moja obecna sytuacja jest dość skomplikowana, więc mam nadzieję, że gdy dotrwacie do końca, coś mi poradzicie, bo już trochę sama nie wiem, co robić. Mm -hmm. Sytuacja zaczyna się około pół roku temu, gdy podjęłam się nowej pracy. Tam się poznaliśmy. Na potrzeby tej historii nazwiemy go Michał. A więc z Michałem od razu coś zaiskrzyło. Ja w tym roku kończę 22 lata, a on 30. To jest spoko. Okej, okay, okej, okay, jest... różnica. No nie, tak jak w przypadku... No ostatniej. Ostatni, dosyć, przedostatniej, przedostatniej już, że 17-latka 50-latkiem, tak? No, czy czy 50... 50, 50 kilka chyba miał nawet? 50 kilka. Mhm. To taka różnica jest OK. Jesteście po dwudziestce, go for it. Warto dodać, że nie jestem Polakiem, mimo że z językiem nie ma najmniejszego problemu. Ciekawe skąd jest, mhm. czy tutaj napiszesz, czy nie. On był, on był na najwyższym stanowisku w firmie i od początku było zauważalne, że mnie faworyzuje. Po około mhm. tygodniu naszej współpracy zaczęliśmy wymieniać niewinne sms-y. sms, -y. SMS Z czasem stało się to rutyną. Wiadomości na dzień dobry i te życzące słodkich snów. Szybka. Nie no, to już się dzieje. Ale no. kurde. Na, słodkich snów. On na, na, na najwyższym stanowisku. Ty pracujesz dla niego trochę, wiesz, mhm. taki romansik w pracy. Potem, <laughs> po jakimś czasie dowiedziałam się, że od siedmiu lat ma żonę. Nie ukrywam, trochę zszokował mnie ten fakt. Sam nig sama nigdy o to nie pytałam, a on też specjalnie się tym nie chwalił. Mhm. Mimo wszystko nie wiedziałam, mimo wszystko nie widziałam nic złego w naszej relacji. W pracy wymienialiśmy się krótkimi żartami, czasem wręczaliśmy sobie drobne to po coś słodkiego, by tej drugiej osobie umilić dzień, ale nie wykraczało to poza strefę koleżeństwa do czasu. Po około miesiącu naszej znajomości zaczęliśmy się widywać także poza pracą. Niby miał być to szybki papieros, a w praktyce wychodziły z tego długie spotkania, pełne rozmów i dużej ilości, śmie i dużej ilości śmiechu. Naprawdę dobrze się dogadywaliśmy. SMSy stały się trochę bardziej intensywne. Bardzo często pisał, że tęskni mhm. za mną, ciągle o mnie myśli i tym podobne. Pod koniec roku, na imprezie firmowej wyszło tak, że się pocałowaliśmy. Na imprezie firmowej no, tutaj, no właśnie, i wszyscy widzą, a czy wszyscy. Mhm. Y w tym środowisku, no chyba wiedzą, że on ma żonę. No raczej nie? ale w sumie ty tak. nie wiedziałaś, więc może nie, no. Nie ale wiem, raczej w sumie, jak... jak ludzie już jakiś czas ze sobą pracują w, nie wiem, w jakichś korporacjach, no to chyba wiedzą takie rzeczy. Chociaż nie wiem, no. No ale jak on jest wiesz, na najwyższym stanowisku, no to może, no kurde, też się nie spoufala tak, co nie? No tak, z ludźmi, ale z drugiej strony nim. wiesz. Takiej społeczności, jak chodzisz do takiej pracy, no to też są pluteczki, ludzie no jakby tak, wiedzą tak. o tobie wszystko. Właśnie, więc to, więc żeby się pocałowaliście na imprezie firmowej, to uh -huh. zaraz każdy będzie wiedział. No, oczywiście, że tak. Oczywiście tak, żeby nikt nie widział, bo każdy Aha. z współpracowników zdawał sobie sprawę z tego, że on posiada żonę. No właśnie. No właśnie. Byli obrazem cudownego i udanego małżeństwa. Tłumaczyłam to sobie ilością wypitego alkoholu. Byłam pewna, że uzna to za wielki błąd i następnego dnia zerwie kontakt. Uwierzcie, jak mocno się zdziwiłam, gdy wyznał mi, że on niczego nie żałuje, a nawet, że chciałby to powtórzyć. Ostra. Yeah, no ale słabość dużonkę ma, no. Nie, no tak, no po prostu. Kobieta, kobiecie, wiesz o co chodzi. Mhm. No. Ciągle miałam w głowie to, że ma żonę, a ja robię naprawdę chujowo. Mimo wszystko, nie umiałam tego przerwać czułam, że zaczynamy na nim zależeć i że ja również nie jestem mu obojętna. No właśnie, to już w pewnym momencie zaczynasz się wkręcać, a masz z tyłu głowy jednak, że to jest żona, ty mężczyzna. No. no musi to być jednak tyrające trochę, nie? Nie no, na pewno, to znaczy wiadomo, że on jest winny najbardziej, no uh -huh. bo to on ma żonę, ty jesteś wolna, ale no, no nie wiem, no po prostu to jest coś tak, tak nie wiem, moralność chyba, uh -huh. nie wiem. Znaczy ja też się spotkałam z takimi stwierdzeniami od dziewczyn właśnie, że ona tak naprawdę nie robi nic złego i nie ma wyrzutów by... sumienia. Okej, okay, ale to jest coś innego jak, jak nie się, wie, no. a coś innego jak wie No, jak wie, wiedzą, no jak wiedzą. No tak, wie no i speci... no wiem, wiadomo, no. że tutaj nie specjalnie, że się zakochałaś, ale czasem jest tak, że po prostu ktoś wie i nie robi i tak. tego specjalnie, tylko po prostu podoba jej się typ, on hmm. też jest zainteresowany i ona ma to gdzieś, że on ma kogoś. Na takiej zasadzie. Hmm, mm -hmm. No wiem, no. ale też później na przykład masz świadomość, że uh -huh. rozbiłaś małżeństwo, co nie? Wiesz, każdy ma jakby tam gdzieś swoje sumienie i nie, no inaczej tak. na to patrzy, nie? Oczywiście, że tak. No ja, mi ciężko by było coś takiego zło. No. Tym wiem. bardziej na przykład, jakby były jeszcze dzieci, to wiesz, to jest po prostu uh -huh. trudna sytuacja do nawigowania, tak naprawdę. Zawsze, zawsze mam z tyłu głowy, że kurczę, jak mnie ktoś by tak potraktował. No. Inna kobieta i mój uh -huh. mężczyzna. No, mega słabo. Bo jednak wierzy w tę karmę, wierzę, że to później no właśnie, wraca. To chciałam i... powiedzieć, że mhm. bardzo często, ale zresztą bardzo często wychodzą y, takie same sytuacje, że wiesz, ty jesteś tą, z którą zdradził i później na przykład on jest tak. z tobą i później zdradzi ciebie tak. z inną i wraca to wszystko do ciebie. No. Y, po czasie on się zwolnił z firmy, a niedługo po nim i ja. Historia mm -hmm. mojego zwolnienia i jego przyczyny również zwala z nóg, ale to może innym razem. Dobra. No to czekamy na część drugą. <laughs> Myślałam, że może wtedy się jakoś oddalimy, gdy nie będziemy widywać się codziennie w pracy i nasz kontakt osłabnie. Nic bardziej, nic bardziej mylnego. Michał po czasie wyznał, że mnie kocha. Widywaliśmy się tak często, jak tylko było to możliwe. Czasem dochodziło do pocałunków i mimo, że czułam się przy nim naprawdę dobrze, mm -hmm. to obydwoje zdawaliśmy sobie sprawę, jak okropne jest to, co robimy. No to fajnie, że on też sobie zdawał z tego sprawę. No, kurde, ale też mm. wiesz, ile to trwało, co nie? Bo to wygląda jak, wiesz, nie taki romans, że od razu przyspaliście się ze sobą i on tego żałuje tylko, bla, bla. tylko tylko Tak, tak. Tutaj się rozwija realnie kolejny związek. Więc nie wiem, taka zdrada jest chyba gorsza. Oczywiście, jeszcze. emocjonalna zdrada romans. jest dużo gorsza niż po prostu się z kimś prześpisz. Ostatnio zebrał się za rozmowę z nią. Nie wyznał jej całej prawdy. Ty, ale weź coś takiego wyznaj. To jest w ogóle mocne. Nie, no w ogóle bierzesz sobie tą żonę, czy tam męża na rozmowę i mówisz, zdradziłam cię. Zdradziłam cię. No dobra, ale Zdradzam lepiej ci po prostu wprost, niż jak się dowiadujesz no. nie wiem, z dupy. No oczywiście, że tak, ale po prostu no, musi być to ciężka sytuacja. Nie wyznał jej całej prawdy. Mhm. Powiedział jedynie, że chciałby rozwodu i że muszą zamieszkać osobno lecz ona zareagowała na to bardzo źle. No, no, przynajmniej tutaj nie piszesz o dzieciach, więc no bo, to chyba no, bo był, dobry związek, był dobry związek, był dobry związek niby na początku gdzieś tam pisała, nie? No że wszyscy uważali tak, w pracy, okej. No okay. to wiesz, uważają a no. no inaczej takie jest związki w często są no. Nie dopuszcza do siebie myśli, że mogliby się rozejść. Prosiłaby, z nią został. On twierdzi, że jest zdecydowany na rozwód, ale wiecie, dziewczyny, ja nie wiem, co się dzieje w jego głowie. No właśnie, że mm. nigdy nie wiesz tak naprawdę. Może to by gadać coś innego, że nie coś no, innego. Tak. W końcu znamy się zaledwie pół roku, a on chce zaprzepaścić z nią to, co budowali latami. W sumie to już trochę zaprzepaścił. Mam ogromne wyrzuty sumienia. Z jednej strony zależy mi na nim, z drugiej czuję się jak najgorsza szmata, rozbijając czyjeś małżeństwo. Mm. No wiesz, to dobrze też o to by świadczy. To znaczy, no wiadomo, coś dobrego w złym, no kurde. Nie wiem, mm. po prostu musisz też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będziesz w stanie przejść przez to. No bo kurde, jak jesteś dobrą osobą, to to jest jednak ciężkie dla ciebie do przetworzenia, że. Jesteś tą złą. No tak, i w pewnym momencie takiego związku też się właśnie nad tym zastanawiam, czy nie będzie tak, że ty zaczniesz gdzieś tam się z tyłu głowy ryć, mm -hmm. czy on cię na przykład nie zdradza. No tak, bo wie, no. wiesz bardzo dobrze, jak to wyglądało z tobą. Mm. zaraz pójdzie do nowej pracy, może poznać nową. Jakaś nowa No właśnie. Nie wiem, czy w to brnąć, czy relacja z nim ma jakąś przyszłość. Czy może dać sobie spokój i liczyć na to, że bez mojej obecności w Michała życiu ich małżeństwo się naprawi? Co o tym wszystkim sądzicie? Zdaję sobie również sprawę z tego, że przez jego narodowość nasz ewentualny, przys pr nasz ewentualny przyszły związek mógłby zostać bardzo źle odebrany, szczególnie przez moją najbliższą rodzinę. Okay. Proszę Was o poradę, co robić dalej. Przesyłam Buziaki. Nie, myślę, że jeżeli chodzi tu już o rodzinne takie sprawy, to, to, to zostawmy, tak, bo tutaj tak. na razie jest inna sprawa do przemyślenia. Kurde! Hmm. Nie wiem, szczerze no nie wiem, mówiąc, żeby ja nie paką... szła w to, dopóki on nie zostawi żony. Mhm. No bo albo to, albo to. No kurde, nie możesz mieć wszystkiego. A też. No nie wiem, no ja słyszałam szczerze, ja słyszałam wiele historii o obcokrajowcach, którzy przyjeżdżają do Polski i robią dokładnie tak. Mhm. Że się nie chcę generalizować, nie ma, no tak, że tylko obcokrajowcy. Do, do jednego wora, ale... tak. Bo Polacy też. No, oczywiście. Potrafią być paskudni. Ale kurczę, nie wiem czy pchałabym się, w... chociaż no też bywają takie związki, że nie wiem, ktoś kogoś zostawił, żona męża mhm. i ułożyła sobie od nowa życie i jest super zajebiste. Nie no wiadomo. Ale jak ja sobie teraz tak o tym myślę, czy pchałabym się w to, co innego gdyby on miał wcześniej żonę, rozstali się i byłby singlem, a co innego no tak. jak zdradzał tą żonę z tobą. I wiesz i tutaj wprost jest napisane, że ta żona nie chce się z nim rozejść. No właśnie. Więc, kurde, szczerze... No bo nie wie, nie zna prawdy. No... No może... Kurde, no w sumie niby nie zna, no ale może coś podejrzewa, no no może bo dlaczego ale no, chce no, rozstać się? No, no, no ale nie zna prawdy, tak? No wiesz, no... No tak, no. No, no, ale, no ale może wiesz, nawet... myślisz, że życie zdradza ktoś, tak? No. Ale... Kurczę, rozwód to też nie jest taka łatwa, szybka sprawa, jak ktoś jest ze sobą kilka, kilkanaście lat. Ma no tak, tym kredyty, bardziej, że ona nie chce. Rzeczy. No. Ona, I to będzie się ciągnęło nawet latami po mhm. sądach, bo ona nie będzie mu chciała na przykład dać tego no. rozwodu. I czy ty jesteś gotowa też na to, co nie? No tak. Bo po prostu jednak związek z żonatym tym facetem wiąże się z konsekwencjami, tak naprawdę. Tak samo jak związek, nie wiem, z facetem, który ma też dziecko, no nie? nie no to oczywiście. Jest takie, no, zawsze masz z tyłu głowy, że jest ktoś jeszcze. Mm -hmm. że ktoś, jest kto, kto zawsze dziecko, będzie ważniejszy od ciebie, bo dziecko Tak, wiadomo, nie że dziecko będzie ważniejsze, to raz. Dwa, będzie ta druga kobieta, ta matka tego dziecka, gdzie facet zawsze, już do końca życia będzie gdzieś tam z nią powiązany, właśnie mm -hmm. przez to dziecko. Mm -hmm, mm -hmm. No zależy, bo są no. różne sytuacje, ale... No, ale najczęściej jest tak, że no, zawsze jesteś powiązana później. Z nie, z tym, no tak, tak, tak. Y, z tym facetem. Czy to urodziny, Kurde, czy to jakieś jego. Zastanawiam się, co, co, co ci powiedzieć. Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja nigdy nie miałam sytuacji, żebym spotykała się z kimś zajętym, bo po prostu uh -huh. dla mnie to jest od razu. Uh -uh. No, od razu red flag. No od, i od razu. Red flag. Od razu mnie to tak, i... jest takie obrzydzenie i nie jest już na tyle atrakcyjny, żeby dalej w to brnąć. Nie wiem, a jeszcze. Bo ja że... szczerze mówiąc, na Twoim miejscu no nie szłabym w to. No, no chyba też nie. No w sensie tylko Ty wiesz, jaka jest relacja między Wami no tak, tak naprawdę. Bo może czujesz, bo że, że. to się jest... czujesz, tak? Może czujesz, że to jest ten jedyny. Nie no czasami jest tak, że czujesz, że to jest po prostu ta jedna miłość na mhm. milion. No. I że po prostu wy przeciwko światu, ale że warto. A czasem jest no. tak, że jest ok, w sumie to może się kochacie. Ale jak tak sobie pomyślisz o przyszłości z nim, no to tak nie do końca ją widzisz, co nie? No właśnie. Musisz zadać sobie, sobie ci... to pytanie, czy, czy widzisz dalszą przyszłość z nim po prostu? No jak sobie wyobrażasz taką odległą przyszłość, że właśnie wy macie ślub, macie dzieci. Mhm. No czy po prostu chcesz tego? Czy widzisz tego, to? Czy do tego dążysz? Czy to jest tylko takie, o, bo teraz jest fajnie. No bo to jest też taka faza, teraz motylków, że wszystko jest mm -hmm. zajebiście, miesiąc No drugowy. tak, no to możesz widzieć tę przyszłość w tym momencie, no właśnie, co nie? Ale tak na bo trzeba mm -hmm. się zastanowić, bo to jest, wiesz, pół roku, znają się od pół roku, no to pewnie coś się dzieje między wami, nie wiem, od trzech miesięcy, czterech zakładam, mm -hmm. coś takiego. No to to jest jednak początek. Ale dla mnie już sam fakt, że on zdradza tą swoją, zdradza tą swoją kobietę, mm -hmm. tą żonę z tobą, no nie wiem, no nie pchałabym się w to, bo cały czas bym miała z tyłu głowy, że robi ze mną to samo. No tak, i po prostu mhm. też, że wróci to do ciebie. Tak, i że wróci to do mnie, właśnie, że zrobiłam tej kobiecie to gówno. No, a nie, no, kurde, kobiety powinny się wspierać i nie robić sobie nawzajem takich rzeczy. Mm -mm. Bo, kurwa, jest tyle facetów też na świecie, co tak, nie? Tak, tego kwiatu jest pół światu. I... <grym> Może nawet teraz się wydawać, że on jest zajebiście i najlepszy Chociaż na świecie? Czytałam gdzieś ostatnio, że na jednego faceta przypada pięć kobiet? Coś Dobre, takiego. No dobra, no to no on dobra. już ma ciebie jako drugą. To, to zostań w tym jednak. <laughs> że jest po prostu więcej kobiet na no świecie tak, tak, niż tak. facetów. No ale kurde, ale i tak, tak jest tyle facetów, że no właśnie. na pewno za chwilę znajdziesz może jakiegoś takiego bezproblemowego, bo z tym po prostu wiąże się. Masa problemów. Mm -hmm. Im, im I też sama się... piszesz, że źle się jednak z tym czujesz, no tak? Co zrobiłaś? Jeżeli już się źle czujesz z tym, a nie masz tak wyjebane, on chce no. mnie, a nie tą starą rzecz. Gdybyś, tak, gdybyś tak miała, no to już co innego, tak? I tak ale by to jeżeli wyglądało. ty sama tym tyrasz, no to znaczy, że jesteś dobrym człowiekiem i że, I że to no, też nie przejdzie, bo nie wydaje mi się, żeby to tak o nagle, nie wiem, po kilku tygodniach, miesiącach przeszło. Takie no. chujowe uczucia. No. Myślę, że twoja moralność może ci po prostu nie pozwolić na mm -hmm. rozwijanie tej relacji i zaraz będzie coś, co się spierdoli tam. Tak. A I tak zawsze będziesz miała z tyłu głowy, że zrobiłaś coś złego, moim zdaniem. Więc no nie wiem, chyba bym to odpuściła, no. Czy to jest tego warte, tak naprawdę? No właśnie, jeszcze jesteś młoda. Nie no Bo tak, 22 lata to jest... Wiesz, my jesteśmy stare. Nie, że nie, nie, no, już piszecie, piszecie nam w komentarzach, że babę przed 30. -ką. Nie, błagam, Straszne. nie nazywajcie jesteśmy nas po babami. Pałkiem 30. Ja mam 25 ja, lat. Ja już mam bliżej 30 niż 20. -tki. I to, to mnie przeraża. No ale ja myślę, że zostawmy. Ale nadal zostawmy Ma, ale tego mamy z przodu. krajowca. No, tak, tak. Tak, ale zostawmy tego zostawmy obcokrajowca. tego krajowca. Chyba nie jest tego właśnie. Nie chcesz chyba się tyrać, nie chcesz tego. Nie no, chcesz sobie tego robić, tak myślę. No, ja myślę tak, że pomyśl no, o sobie. Po co ci to, tak, myślę o sobie, czy ty później też się będziesz dobrze z tym czuła, bo jak już teraz na tym etapie jest ci z tym źle, no to wątpię, że się to zmieni. No wiesz, a tak naprawdę mogą wyjść jeszcze gorsze sprawy, bo zaraz mhm. będzie rozwód, zaraz, nie wiem, też ona będzie przychodzić do ciebie płakać. Wiesz, tak, czy o ten co związek po prostu przetrwa, ten ważny no związek. No właśnie, że tutaj może się jest... naprawdę coś odjebać, bo. Kurde, to jest coś innego, jak poznajesz faceta, mm -hmm. który już jest w trakcie rozwodu, albo już jest po rozwodzie, tak, tak. ale taki, który chce się rozwieźć dla ciebie. No tak naprawdę, wiesz, nigdy nie możesz ufać. No. Może on tobie mówi, że chce się rozwieźć i że z nią gada, może ona tak naprawdę o niczym nie wie. No Nigdy właśnie. nie mamy pewności. Już sam fakt, że no, nie powiedział jej prawdy, tak? no Do końca. Dobra, przechodzimy do drugiej historii. Mhm. Oni chcieli nas porwać. Girl Strip. Zawsze mnie to przeraża, bo no, chciałam powiedzieć, że planujemy sobie z Lilką wyjazd nasz wspólny, tylko we dwie. Mhm. I trochę mnie to przeraża, <noise> bo nie będzie <noise> miał nas kto pilnować. <noise> A obie mamy mega słabą orientację w terenie, mega słabą. Ale ty masz też coś takiego, że wiesz, co się dzieje wokół ciebie, bo ja totalnie nie. W sumie, w sumie się wiesz, co chodzi. Jak ktoś tak na ja dziwnie czy coś się Ja ogólnie zauważam, zauważam takie rzeczy, no, a ty tak jesteś bardziej ja nie głową, jest. w chmurę. Tak, no. totalnie. To ja będę w razie co nas, nas ratować. Ja będę... Ja też nie umiem szybko biegać, więc... No to nie. słabo. No to słabo. Jak kiedyś biegałam. Tak? Trochę, no. No ja w szkole byłam mega szybka. No. Ale nie zostawiłabyś mnie? No co ty? Ja bym się biła. Tak? Mhm. Yeah. Nie, ja po prostu jestem przygotowana, że jeżeli coś takiego by mi się stało, to już Nie, jak sobie myślę właśnie o takiej sytuacji, że nie wiem, widzę, że komuś się dzieje krzywda, jakiejś kobiecie czy tobie, coś takiego i mm -hmm. widzę to, to nie wiem, rodzi się we mnie po prostu jakaś taka niezrównoważona energia wewnętrzna. Mm -hmm, adrenalina po Taka po prostu, adrenalina, no. że myślę, że jestem w stanie po prostu zrobić coś temu człowiekowi. Wiadomo, mm -hmm, zwolnić na mm -hmm. policję, jakby krzyczeć to, to jedno, ale... Nie no, zwolnić na policję. Że mogłabym po prostu rzucić się na tego człowieka, no? Nie, nie no, mam Do, nadzieję, że... się, ale ta adrenalina po prostu, no tobie tym bardziej, tak? No tak, no nie no, rzuciłabym wiadomo, się po prostu no, na kogoś. ciebie też. Ale... No. Nie no, przejebane w ogóle, dobra, czytajmy. Czytajmy. Co wam się, się zadziało? Już, <laughs> 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 już tutaj. Ja już zaczęłam, wiesz, wszystkie Wyobrażać. po prostu filmy, seriale tak. przyleciały mi przez głowę i... Dobra. Niedawno wróciłyśmy z naszego girl który pozostanie w naszej pamięci długo, mhm. ponieważ nasza historia to nie tylko przestroga dla dziewczyn, jak i nauczka dla nas. Razem z przyjaciółką postanowiłyśmy zrobić sobie reset i spontanicznie wyjechać za granicę. Plan był taki, że skupiamy się tylko na sobie i spędzamy spokojny, żywotny czas. Też we dwie. I też. I tak też było do czasu. Mhm. Nie szukałyśmy atrakcji, nie odpowiadałyśmy na zaczepki lokalnych mężczyzn, aż pewnego wieczoru, spokojnie jedząc kolację w restauracji, która znajdowała się blisko naszego hotelu, nasz pobyt zmienił się w koszmar. Kończąc posiłek, podszedł do nas kelner z informacją, że ponownie, że panowie ze stolika obok dla, zakupili dla nas wino. Mhm. Hmm. Miło z jednej strony, ale... Tak. No trochę Wytelka, wina od razu? No ale dobra, no, co bo telka... nie wiem, jak ci koleś postawi jakiegoś tam drinka. Ale dobra, to jeszcze daję, kelner mm -hmm. ci daje, więc. No tak. No raczej nic tam nie ma w środku. no właśnie, nie? No, no, właśnie no, chociaż w chociaż... sumie. No, może wiadomo. ten kelner jest wiesz. No chyba, że otwiera przy tobie to wino. No. To lepiej. Byłyśmy lekko zdezorientowane, ponieważ totalnie nie zwracałyśmy uwagi na to, kto tam siedzi, a tym bardziej, że ktoś nas obserwuje. No Panie... właśnie, masz świadomość, że ktoś patrzy na ciebie. Ja wszystko bym widziała, naprawdę, wszystko. Widzę takie rzeczy, że ktoś mnie obserwuje. Nie, nie. Może dlatego lepiej mi się żyje. Panowie dosiedli się, a kelner przyniósł wino. Czułyśmy się bardzo niekomfortowo, ponieważ zostałyśmy postawione w sytuacji niezręcznej i bardzo niewygodnej sytuacji. Nie, no to ja bym wstała i wyszła. Warto wspomnieć, że wyraźnie widać było, że panowie nie są pierwszy raz w tym miejscu i znają się z kelnerami. Okej. To jeszcze Nie, no to ja bym chyba... No dałybyśmy sobie jakieś znaki, że, tak, że, że spierdalamy stąd, no. no. Nie no, nie wyobrażam sobie też siedzieć z jakimiś oblechami, no nie wiem. I czujesz, że oni po prostu tutaj znają się z tymi kielnerami no. i jest tak, no, no Wiadomo, to jest inna sytuacja, jak idziesz po prostu imprezować sobie, podrywasz kogoś. Mhm. Ale jak ktoś się dosiada do ciebie, a czujesz, ty nie chcesz. Też czujesz coś takiego, co no. nie, że jesteś nie tak. Logiczne dla nas było, że sytuacja ta ma głębsze dno i nie chodzi tylko o miły gest, a z racji tego, że jesteśmy mocno przewrażliwione, szybko dałyśmy sobie porozumiewawczy wzrok, że zwijamy się jak najszybciej, no. żeby uniknąć kłopotów. Niestety mężczyźni sprytnie rozegrali swój plan i poinformowali kelnera, że przyjmują nasz rachunek za jedzenie i chcą go opłacić. To niech płacą, my wy wychodźcie. Stanow stanowczo odmówiłyśmy, jednak, żaden z nich jednak jeden z nich trzymał rachunek w ręce nie chcąc nam go oddać. No dobra, no to bym go zostawiła z tym rachunkiem. No ale wiesz, no później kurczę, opłacą ten rachunek i będą chcieli czegoś więcej od ciebie. Ale co cię to obchodzi? No może być niebezpiecznie na przykład. No ale to po prostu spierdalasz stamtąd, no. Zamawiasz taksówkę pod hmm. restaurację. Siadasz do no. taksówki. Musisz jeszcze dojść do tej taksówki, wiesz. No, no dobra, ale to wychodzisz... Mhm. Zamawiasz taksówkę, będąc w restauracji. No. A bo nie, wiem, kurwa, idźcie do toalety. Do toalety i po prostu zamknąć się tak. i później poczekać na taksówkę. No, no nie? I tam czas do taksówki. Sytuacja robiła się coraz bardziej niebezpieczna, gdyż mężczyźni zadawali nam pytanie, gdzie nocujemy. No nie. Jaki mamy plan na wieczór i czy chcemy spędzić z nimi czas? Hmm. Ponownie stan... ja już się stresuję po prostu. No, Ponownie stanowczo odmówiłyśmy, mówiąc, że my chcemy spędzić czas same Aha. i nie jesteśmy zainteresowane, a po wizycie w restauracji wracamy do hotelu. Jesteśmy zmęczone i idziemy spać. Mężczyźni kilkukrotnie wysyłali sobie porozumiewawczy wzrok, który z łatwością wyłapałyśmy i wiedziałyśmy, że nie jesteśmy w bezpiecznej sytuacji. Mhm. Warto wspomnieć, że pomimo, iż restauracja była blisko hotelu, to miasteczko, w którym znajdowały, znajdowałyśmy się, było praktycznie puste, gdyż okay. był to środek tygodnia i nie był to sezon wakacyjny. No to też tak. No dobra, ale to dzwonisz po taksówkę. Chociażby miała kosztować 1000 złotych. No kurde, wiesz. Bałyśmy się, ponieważ mężczyźni nalegali, żeby doprowadzić na, odprowadzić nas do hotelu. Stawało się to coraz bardziej nachalne. Mało tego, na, nalegali również na nasze numery telefonu, na naszą numery telefonu, jedna z nas, chcąc być sprytna, podała numer telefonu, aby, nam, aby dali nam spokój i pozwolili wrócić samej do, same do hotelu. Same do hotelu. Mhm. Było to głupie, ale pod wpływem takiego stresu i takich emocji próbowaliśmy w jakikolwiek sposób się ratować i wybronić z sytuacji. No tak, bo jesteś, jesteście zestresowane i już mm -hmm. po prostu nie do końca też kminicie, czy robicie dobrze, czy nie. Mm -hmm. no, no tak, 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 no. Powiedział... Ale wiesz, też nie podasz swojego numeru telefonu, a on wpisze i zadzwoni do ciebie. I co, czemu nie dzwoni? Podałeś mi zły? Wiesz. No, no tak. No to jest coś innego, jak przez internet. A... Kurwa, strasznie ciężko wyjść z takich sytuacji. Bardzo no ciężko. Nie? Trzeba Kurze. mieć przy sobie gaz. Naprawdę, takie rzeczy są bardzo przydatne. Tym bardziej, jak no... wiesz, jeszcze oni się znają z kelnerami, bo myślałam, no że właśnie. na przykład po prostu idziesz do y, kogoś pracującego i mówisz, że nie, czuje, że nie czujesz się bezpiecznie i po prostu, żeby ci zamknąć mm -hmm. taksówkę. No. A tutaj oni mogą, nie wiem, ze sobą pracować, bo mogą to być, nie wiem. No ja bym może, szukała, i... kurde, tak, Na pewno, czy mają organy. Pójść w takiej sytuacji, bym wzięła przyjaciółkę i byśmy poszły do toalety i tam po prostu się hmm. zastanowiły, co dalej. No wiesz, zawsze możecie przesiedzieć kurba do zamknięcia. No, no ale nie. No, przesiedzicie no do zamknięcia, słabo, a oni czekają bo jeszcze, na przykład. Jeszcze nikogo nie ma. Powiedziałyśmy, że wracamy, a jednak mężczyźni szybko wyszli na za nami, śledząc nas i podążając z nami krok w krok. Ten strach i emocje, które nam towarzyszyły, są nie do opisania. Czułyśmy się bezbronne i jedyne o czym marzyłyśmy to zacząć uciekać. I tak też zrobiłyśmy. Mhm. Ale jakaś to już musiała być akcja, że zaczynasz... Nie, no nie Zwykle, można. Zakończą. Jak jest taka Uciekać. sytuacja, to nie można iść też na piechotę. Po prostu zamawiasz taksówkę, mówisz, żeby jechał mm. okrężną drogą. No nie interesują cię pieniądze w tym momencie. Udało nam się dotrzeć do hotelu, jednak po krótkiej chwili jedna z nas dostała wiadomość, że są w naszym hotelu i czekają na wiadomość, ponieważ chcą z, się z nami jeszcze sprzejść. Okej? Okay? To nie Chcą. <tryk> Byłyśmy przerażone, natychmiast zablokowałyśmy numer i poszłyśmy spać z nadzieją, że ten ko koszmar dobiegł końca. Następnego dnia nieświadomie, nieświadome niczego. Udałyśmy się na hotelowe śniadanie. Możecie sobie wyobrazić, jaka była nasza reakcja, kiedy byli? wchodząc, ujrzałyśmy jednego z nich. Jak gdyby nigdy nic, jedzącego na, jeb sobie jebaną jajecznicę. Serce nam stanęło, nogi z waty, ja, a jedyne pierdola. co mogłyśmy zrobić, to spierdalać. Mhm. Nie no, i co po, po prostu straszne, oni. Ale... A to oni nie mają swojego hotelu, swojego domu albo coś? Oczywiste jest to, że nie zjadłyśmy nic. No. Ile sił w nogach spakowałyśmy rzeczy i w przeciągu pięciu minut wymeldowałyśmy się z hotelu. Była to bardzo wczesna godzina, więc ulice miasta również były puste. Czułyśmy się obserwowane i bezsilne. Pobiegłyśmy, na... Pobiegłyśmy na najbliższy przystanek, wsiadłyśmy w autobus i pojechałyśmy prosto na lotnisko. W trosce o nasze bezpieczeństwo wolałyśmy przeczekać te kilka godzin na lotnisku. Cała ta historia skończyła się pozytywnie, bo dotarłyśmy bezpiecznie do domu, jednak trauma zostanie z nami na długo. Ja pierdolę. Nie dziwię się. Straszne. N ja na szczęście nie miałam jak jakiejś takiej stało, niebezpiecznej sytuacji, że... ale to musi być traumatyczne. Może oni też mieli, nie wiem, jakieś powiązania z tym hotelem na przykład? No bo no Dlaczego? Ale może po prostu wiesz, zobaczyli dwie fajne dupki, wzięli sobie nocleg w tym hotelu, mhm. myśleli, też że tak do czegoś no. dojdzie. Myślę, że tak, no. Nie no, najważniejsze, że nic wam się nie stało i bezpiecznie wróciłyście do domu, mm, ale mm. tutaj teraz ta trauma, może blokować przed następnymi podróżami, no. Nas zablokowała, ja już nie jadę, Nas zablokowała, to. no. Naprawdę. Nie, no, do bezpiecznego miejsca. Tylko do... i wyłącznie. Brzdało. Pełno takie... ludzi. Aczkolwiek no, w dzisiejszych czasach, no to możesz być w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim no miejscu tak. i może coś ci się stać. Dlatego bo trzeba być bardzo wyczulonym, uważać i mieć przy sobie po prostu coś zawsze. Ten gaz pieprzowy, wiadomo, no czasem jest tak, że nawet nie zdążysz go wyjąć, ale mm. lepiej mieć go niż nie mieć po prostu. Mm -hmm. No tak, mieć taką świadomość, że masz w razie czego, no mm -hmm. ale. No kurde, też co w tej sytuacji? Tak naprawdę nie możesz pójść na policję, no bo nic ci nie zrobili. No tak, nic, nic ci nikt nie zrobił, tak. No Jedyne co, no to dobrze zrobiłyście, że po prostu się spakowałyście i jak najszybciej. No ruszyłyście na to lotnisko, bo tam jest najbezpieczniej. No wiesz, ale tak naprawdę niebezpieczna jest ta droga z tej restauracji do hotelu. To jest no najgorsze. Też. Że po prostu w takiej mhm. sytuacji nie można iść na piechotę, no bo kurde, też taki facet szybko się dogoni i mhm. szybko jest w stanie już po prostu przycisnąć się do ściany, tak że się nie odkleisz. No tak, no nie wiem, zadzwoni po kogoś i ktoś wyjedzie samochodem. A no te, tak, no to, no, to jest, jest po prostu tyle, tyle możliwości. tak. Wow, no. trochę się wystraszyłam, naprawdę. No. I bardzo mi przykro, że spotkało was coś takiego. Mhm. No myślę, że my jako kobiety też musimy. No właśnie to jest też pojebalne, co nie? że faceci nie mają takich rozkmin, mhm. że wychodzą sobie gdzieś wieczorem i nie muszą się, bać. się martwić, że coś im się stanie po no. drodze. A jednak kobieta, kurczę, zawsze masz z tyłu głowy, że nie wiem, musisz wysłać lokalizację komuś, jak wracasz uberem, mhm. jak idziesz z jakiejś imprezy. Myślę, że to jest też ważne, żeby głośno mówić o takich sprawach i jak my kobiety mamy sobie radzić w takich sytuacjach. No bo też. I reagować, jeżeli też widzimy tak, jakieś niebezpieczeństwo nie wiem, u drugiej kobiety, tak? Jak coś się dzieje i widzimy to, to od razu dzwonić na policję, krzyczeć, reagować, po prostu reagować, jak widzimy takie sytuacje. Tak, że ktoś I ktoś kogoś napastuje. I to samo tyczy się właśnie sytuacji, które niedawno miała miejsce w Warszawie. Więc tak. Musimy po prostu reagować i my, kobiety wspierać I siebie nawzajem. I faceci też, po prostu faceci, brońcie te kobiety! Nie. Brońcie nas! Nie no, same nie się obronimy. obojętnie, jeżeli no coś tak. się komuś dzieje. Obojętność jest najgorsza, ale po prostu myślę, że nie wiem, może potrzebne jest coś takiego, kurde, w szkołach, Powinni uczyć, jak mamy się zachowywać w takich sytuacjach, uczą tyle bezsensownych rzeczy, tak. a wiesz, realnie kiedy jest takie zagrożenie. Te... Zwracają uwagę na makijaż, bo dziewczyna ma pomalowane rzęsy no tak. albo ma korektor na twarzy. A wiesz, w takiej sytuacji nie no. musisz trzeźwo bo więc jeżeli masz jakiś wyuczony schemat działania, tak. który pozwoli ci nawet przeżyć co nie, no to wreszcie przecież... sobie po prostu to przypominasz i już wiesz, co tak, masz że dalej to, robić to, 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 i to. A nie blokuje cię coś, blokuje cię strach nagle i nie wiesz, nie no. wiesz, czy ma, nie możesz krzyczeć nawet, tak? Nie, no, więc jak widzicie taką sytuację, to od razu reagujcie. Tak. I ja bym też po prostu. No myślę, że szukała pomocy wśród innych kobiet, może właśnie podejść do jakiejś dziewczyny, która tam pracuje. Tak, I żeby powiedzieć, ona... że jaka jest sytuacja, tak. że nie czujesz się bezpiecznie, nie? No. No, myślę, że to jest najbezpieczniejsze, no. Wtedy ta dziewczyna nawet zamówi wam Ubera, czy coś, oddacie jej hajs, czy zadzwonić po taksówkę. No i jakoś to albo powie wam, tutaj jest wyjście dla pracowników, mm -hmm. wyjdźcie sobie tędy, żeby was nie strzelili. Albo w tej łazience jest okno, wyjdźcie tamtędy. No po prostu my jako kobiety musimy sobie pomagać tak, w, w takich pomagać. sytuacjach. Może jakaś trzecia historia lżejsza, no tak. rozluźnienie, co? <laughs> Muszę sobie starczawki wymienić, bo już mi się jakby ważność kończy. No. I zaczynam gorzej wtedy widzieć. Tak. No. Ciekawe. Ciekawe jest życie w soczewkach. Przejebane. Muszę sobie operację zrobić, bo już mam, kurwa, tego dość. Pójdę z tobą. Będę cię prowadzić. Będziesz mnie trzymać za ręce. No. A wiesz, jak wygląda operacja oczu? No, leserem, tak? No. No wiem. Straszne. Nie no, wiem, że straszne, no, do tego współczuję, ale to chyba... A ciekawe, czy masz narkozę? Szybki. Chyba taką niepełną. Chyba nie. Taką niepełną masz narkozę. Bo to jest zabieg bardziej niż operacja. No, ale... Nieczulenie takie, nie wiem. Nie wiem, Oglądałam wczoraj wieczorem Doktora Hausa i yy, bo wszedł teraz na Netflixa mm -hmm. i sobie puściłam tak wieczorkiem do I snu. Ja nigdy tego nie oglądałam. Ja też nie. I właśnie był odcinek, że... Czekaj. Weź sobie. A masz na... Zamach? Już. Trochę pomadki masz. I był odcinek właśnie, że do oka jakąś tam igłę, żeby się do mózgu dostać? A nie, to ja miałam takie badanie, że miałam taką igłę. Oko? No, taką cieniutką, cieniutką. może tak. przez oko ci Tak, tak. Tak delikatnie. No, taką cieniutką. No i co? I ty się boisz teraz tego? laserowego, Jak igłę myłaś w Nie, nie wiem. Ja mam wrażenie, że ja, jak byłam młodsza, to byłam bardziej taka no nieustraszona. A nie teraz boję się, się, się wszystkiego. Dziać. Boję się wszystkiego. Boję się o swoje życie. Ja to w ogóle podziwiam ciebie, że ty zrobiłaś cycki, bo ja, jak sobie myślę, że miałabym mieć narkozę mhm. nie, nie ja wiem, czy nie, ja to przeżyję, nie się jakoś. to nie no też się boję. Nie, jesteś młoda, zdrowa, no też wiesz, bez No niby sadę. tak. Ale no, wiadomo, wiadomo, ale jest, to, jedno, jest no tak. to ale, nie? No tak, masz rację. jednak zdrowie. Więc dlatego mm. trzeba zawsze, czy jakieś operacje, zabiegi, takie rzeczy. Tak, robić badania. Trzeba robić badania, badania, badania i trzeba iść do specjalisty, a nie do jakiegoś wiesz. Dokładnie. No. Dobra, przechodzimy do trzeciej historii. Chyba zakochałam się w przyjaciółce i jestem hetero. Co? No to jak? Jesteś hetero i zakochałaś się w przyjaciółce, czy ona no. jest hetero? Jestem no to... hetero. No ona jest. No to może jednak jest biseksualna. No dobra. Hej dziewczyny. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że zawsze byłam zainteresowana tylko chłopakami. Uważam, że kobiety są cudowne, ale nigdy nie wyobrażałam sobie mm -hmm. relacji z kobietą na dłuższą metę. Tym bardziej nie mogę wyobrazić sobie, że mogłabym kochać jakąś dziewczynę bardziej niż chłopaka. Ale do rzeczy. Z moją przyjaciółką, nazywa się Ania, poznałam się około 10 lat temu. No to długa przyjaźń. Mm -hmm. Na początku nie przepadałam za nią, a w grupie innych dziewczyn wydawała mi się bezbarwna. Ale gdy zaczęłyśmy rozmawiać, poczułam... Bezbarwna. Ktoś jest bezbarwny. Boże, to jest przegra? Przegra? Poczułam, że jest to ta osoba, jeżeli chodzi o przyjaźń. Różniłyśmy się, bo ja jestem bardziej żywiołowa, ona dosyć nieśmiała, ale przy mnie kompletnie tak się nie zachowywała. Miałyśmy to samo poczucie humoru i każde spotkanie mijało w sekundę. Po trzech latach bliskiej przyjaźni pokłóciłyśmy się. Ja chciałam kontakt, zamiast porozmawiać o tym, ale nie wiedziałam, że to będzie koniec. Zaczęłam bardzo to przeżywać. Ania zaczęła przyjaźnić się z moimi ówczesnymi przyjaciółkami. Nie wiem, dlaczego wtedy miałam pretensje tylko do Ani, a do tamtych dziewczyn już nie. Mhm. No bo ona jakby tak trochę dołączyła, no więc tak. zaczynasz mieć bardziej do tej osoby pretensje, mhm. nie? No? Byłam zazdrosna w sumie o wszystkie dziewczyny. Chciałam się pogodzić z Anią, ale nie wiedziałam, jak to zrobić. A moje zdrowie psychiczne... <laughs> A moje zdrowie psychiczne zaczęło na tym cierpieć coraz bardziej. Uznałam, że nigdy nie będzie dobrze, jeżeli do niej nie napiszę. Napisałam, ale nic się nie zmieniło w moim zdrowiu, ale znowu zaczęłyśmy mieć kontakt. Nie było to do końca to samo, ale w końcu zaczęłam być szczęśliwa. Zaczęło mnie to zastanawiać, dlaczego aż tak bardzo uzależniam swoje szczęście od przyjaciółki. Mhm. Zawsze wydawało mi się, zawsze wydawało mi się to możliwe, ewentualnie od rodziców czy chłopaka. Zresztą w tamtym czasie byłam dość egoistyczna, dlatego było to dla mnie serio dziwne. Zaczęłam zastanawiać się, czy może nie jestem dlatego w niej zakochana. Chyba, chyba nie, szczerze. Kurde, a jak... Nie, jak się... czytam, to, jak uh -huh. czytam to, to, kurde, wydaje mi się, że nie, że po prostu traktujesz ją bardzo mocno jako przyjaciółkę, ale no na razie tu nic, spiesz. zaczęłaś się zastanawiać po prostu. Uh -huh. Ale nie masz pociągu jakiegoś do niej, czy coś takiego. No, no, no dobra, zobaczymy. może to się Daj. rozwinie. Przy czym bardzo tęskniłam ze swoim byłym chłopakiem i ciągle jej o tym mówiłam. Zaczęłyśmy chodzić do tej samej szkoły, widziałyśmy się codziennie, kontakt się polepszył. Byłam taka szczęśliwa. Nie wiem, czy zdawałam sobie nawet sprawę, że dość często posuwałam się do innych zachowań wobec niej. Uwielbiałam na nią patrzeć, bawić się jej włosami, często leżałyśmy sobie jak para. Dobra, no to tu już się zaczyna. Mm -hmm. Ona też My to też lubiła. Czasami leżymy czasem jak para. W sensie nie wiem. No tak, mamy. No, też się bawię tymi włosami, czasem. A, no ale <laughs> nie, no, wcale, sensie, że macie relację. No tak, no no. bo są przyjaciółki, z którymi, no nie wiem, nie poruszysz jakichś tematów. Uh -huh. A są takie, z którymi się rozumiesz po prostu 100%, tak, bo tak, no. płaszczyźnie. Ona też to lubiła. Wiedziałam, że jest szczęśliwa, zaczęła mi proponować więcej spotkań sam na sam. Przestałyśmy chodzić na imprezy. Jedynie w szkole rozmawialiśmy z innymi. Kiedyś, rozmowy z naszą kiedyś z rozmowy z naszą koleżanką z klasy wyszło, że Ania mówiła jej o jakimś chłopaku, który jej się podoba. Zdenerwowałam się, ale oczywiście mhm. nie mogłam jej tego powiedzieć. Zaczęłam jej trochę unikać, żeby zauważyła, że coś jest nie tak. Byłam zdezorientowana, Ej, tak mi się przypomniało, No? Że ja miałam kiedyś taką koleżankę, która za każdym razem, jak nie wiem, coś tam mówiłam, że z kimś kręcę, to ona była zła. Mhm. Może ja nie zrozumiałam przez może te lata tak. tego. Może tak. No w sensie, może tak, no. że albo była zazdrosna, bo chciała być z tobą, albo mhm. była zazdrosna, bo chciała być tobą. I ona no. chciała, wiesz. I z chłopakami. Mocne. Skoro zachowywała się tak ze mną, dlaczego podobał jej się ktoś inny? Z drugiej strony, mhm. nigdy oficjalnie nie wiedziałyśmy, co czujemy do siebie nawzajem. Myślałam, że może się ze mną bawi. Myślałam, że może się mną bawi. Ale też, dlaczego nie powiedziała mi o tym tylko obcej dziewczynie? Nie chciała mi zrobić przykrości, czy kłamała, żeby nikt nie dowiedział się, że podoba jej się dziewczyna? Robiła mi coraz więcej nadziei, a potem ją gasiła. Nie wiedziałam, czy robię to celowo, czy nie. Myślę, że ona też może być zdezorientowana. Co nie? Też o, no... Wydaje mi się, że orientacja jest płynna, mm -hmm. że to się może zmieniać. I często, często to dopieramy, 30... bo. Nie wiemy, jak się zachować, tak? Mhm. Nie, no ja często miałam sytuację, że podobała mhm. mi się jakaś koleżanka, czy podobała mi się jakaś dziewczyna ze szkoły, czy z, z klasy, może nie, ale wiesz, mhm. o co chodzi. I wiesz, no jak jesteś młodą osobą i dorastasz, to tak naprawdę nie znasz siebie, nie wiesz, no to tym bardziej po prostu się zastanawiasz, tak? No. Mm. Mamy wpajane po prostu od zawsze, że musi być chłopak i dziewczyna mm -hmm. i, i dlatego wydaje mi się, że są takie później no tak, niedomówienia, że... No. że sama siebie tak naprawdę nie znasz, nie rozumiesz często, mm -hmm. bo z góry jakby masz też o sobie to założenie, że podobają mi się chłopcy, mm -hmm. ale skąd tak naprawdę wiesz, skoro nie spróbowaliś niczego z dziewczyną? No właśnie choć uważałam, że prędzej ja mogłabym zrobić coś takiego niż ona, bo nigdy nie była dla mnie niemiła dla innych. Zaczęłam być dla niej toksyczna, ale zawsze przy mnie była. Ja wariowałam, a ona dalej kontynuowała te podchody. Stawiałam specjalnie na relacje typowo romantyczne rzeczy, na które ona mi zawsze odpowiadała. Mhm. Ale wiadomo, wszystkie te akcje można było odbierać jako żartobliwe, bo się przyjaźnimy. Kurde, właśnie między przyjaźnią a romansem, nazwa to, no to jest taka, wiesz droga, co nie? W się rozmawiacie nie o wszystkim. Chodzi to, zależy. zależy, jak wygląda ta relacja, bo są przyjaciółki, które mm, totalnie tak nie romantyzują tej swojej przyjaźni, mm -hmm. że nie mogą na przykład, nie wiem, się pocałować albo leżeć ze sobą, mm -hmm, bo mm -hmm. no nie wiem, bo oddzielają, mają te granice mm -hmm, takie, mm -hmm. a są też przyjaźni, które jakby na luzie, nie wiem, pocałujesz no. się za swoją przyjaciółką, no tak. czy tam leżysz sobie z nią i się miziacie po włosach, mm -hmm. albo coś takiego. Są so takie dwa typy przyjaźni, tak mi się wydaje. No to prawda, to no? prawda. Zależy jak... jakimi jesteś też że... osobami. No bo w sumie mm -hmm. może wy możecie być bardziej albo mniej otwarte. Chyba tego no. po prostu zależy, co nie. No ale wiesz, są dziewczyny, które na przykład nie wyobrażają sobie pocałować się z dziewczyną. Mm -hmm. I to jest też jak najbardziej, okej. Okay. No, a są no, takie, tak. które całują się po prostu z koleżanką na imprezie for fun. A są też takie, które chcą być dziewczyną, co nie. Mm -hmm. No po prostu to jest tak, jak powiedziałaś, bardzo płynne. Nie wiem, ciężko tak naprawdę określić w 100% wszystko, co mnie, no bo nigdy nie wiesz. A może wiesz, zawsze byłaś z chłopakami, ale w wieku 30 lat poznasz tą jedną kobietę, która wie, o co chodzi. Zaczęliśmy imprezować. Nie interesowali mnie żadni chłopcy. W klubie bawiłyśmy się tylko ze sobą. Dawałyśmy sobie niewinne buziaki. Chociaż dla mnie to zawsze było coś więcej. Robiliśmy sobie też prezenty na walentynki. W końcu zaczęłam mieć problemy w domu. Ona proponowała mi, żebym się do niej przyprowadziła. Bardzo mnie wspierała do czasu. Doszło do tego, że zaczęłam brać bardzo dużo leków przeciwbólowych. Potem doszły inne leki. Stałam się lekomanką. Trwało to trochę i znowu stwierdziłam, że zrobię jej awanturę. Wtedy ona wyrzegała mi wszystko, co ja jej robiłam. Poczułam się okropnie. Byłam pewna, że mam rację i nie brałam jej uwag do siebie. Wtedy znowu urwałyśmy kontakt. Znów mój stan się pogorszył. Wtedy nawet moi rodzice zauważyli zmianę w moim zachowaniu. Podejrzewali, że jestem lesbijką, bo nigdy nie przeżywałam tak nawet zerwania z żadnym chłopakiem. Mm -hmm. Zaczęłam udawać kompletnie niezainteresowaną, zadawać się z samymi najpopularniejszymi ludźmi z mojego otoczenia. Wszędzie miałam wejściówki, mnóstwo znajomych. Na Anię patrzyłam z pogardą. Kiedy mogłam, robiłam jej na złość. W końcu zrozumiałam, że takie życie w ogóle mnie nie cieszy. Po prawie roku bez kontaktu napisałam do niej, ale nie odpisała. Potem spotkałam ją na mieście w wakacje. Ale wow, że po roku napisałaś, nie? Mm, mm -hmm. No ale widzisz, no jednak mm. było to zawsze w tobie, że mm -hmm. coś... No i może też byłaś dla niej hamska, bo... darzyłaś no, gdzieś tam ją no uczuciem tak. takim romantycznym bardziej, no. nie? Ale nie odpisała potem spotkałam ją na mieście w wakacje i próbowałam zagadać powiedziała, że nie chce mieć ze mną kontaktu uznałam, że to koniec trochę bolało, ale już minęło sporo czasu teraz w klasie maturalnej Ania przyjaźni się z dziewczynami, które zawsze obgadywałyśmy poczułam się trochę zdradzona po czasie uznałam, że to może lepiej bo ta relacja chyba źle na mnie wpływała ale z drugiej strony byłam szczęśliwa teraz mam chłopaka i bardzo go kocham cudowną paczkę przyjaciółek bardzo mnie oni zmienili zdałam sobie sprawę, jaka dla niej byłam w szkole bardzo często próbuję pokazać, że jestem już inną osobą, ale często o niej myślę i chciałabym się z nią po prostu przyjaźnić. Ostatnio sama mhm. z siebie się do mnie odezwała, co dało mi do myślenia, bo w ogóle nie, do, nie rozmawiamy. Niedługo piszemy maturę i wyjeżdżamy. Może nigdy możemy nigdy się już nie spotkać i nie wiem, co robić. Każdy mówi mi, żebym dała sobie spokój, ale jednak wiem, że to ja większość czasu byłam dla niej zła. Zawsze to ja, zawsze też ja odnawiałam kontakt, ale w sumie też urywałam. Powiedzcie dziewczyny, co myślicie. To zaraz ona się odezwała niedawno, tak? Mhm. No to może warto no więc... porozmawiać, powiedzieć, co czujesz. Ym, że ale słabo wiesz, się zachowywa. No to jest właśnie coś takiego, że nigdy, że nie wiadomo, nie, mhm. nie wiadomo, jaką miałyście relację, trochę no. taką, ale trochę nie taką. Tak naprawdę, że. ciężko was... na, na ten temat porozmawiać, no nie? Tak no. się określić. No bo co, ty jej powiesz, że czujesz coś do niej, albo że zawsze czułaś coś do niej. Mhm. Ona powie. Że Stara, co ty pierdolisz, że ja mm. zawsze traktowałam cię jako przyjaciółkę. Wiesz, że w ogóle. Jezu. Totalnie nie odchodziło. To Wiesz o co chodzi. No, straszne. Nie wiem. Hmm. No, myślę, że zawsze warto mieć kontakt z osobami, które są dla nas ważne w życiu. I jeżeli po prostu tęsknisz za nim, no to powinnaś się odezwać. No, ja bym za tym tym bardziej, że ona też wyszła z tą inicjatywą mm. i się odezwała. Mhm, ale chyba nie wyleciałabym tak od razu z grubej rury. Nie, nie. Może za jakiś czas, jakbyście no. sobie pogadały i ta Może atmosfera jakoś byłaby po taka luźniejsza. Zacząć ten temat. Kurde, ale też piszesz, że masz chłopaka teraz, nie? No właśnie, jakby tutaj się narodziło to uczucie jakoś tak mocniej. Co wtedy? No wiesz, możesz zawsze, jak będziesz odnawiać ten kontakt, no to jakoś delikatnie się podpytać. Mhm. Czy, czy nie wiem, spotykasz się z kimś albo, nie wiem, zobaczyć. Kurde, nie wiem, no, że będą na przykład gdzieś dwie dziewczyny ze sobą i powiedzieć, o, ale słodko. Wiesz, po prostu mm -hmm. zobaczyć, jak ona zareaguje na coś takiego, co nie? Mm -hmm. Wybadać? Wybadać trochę, no. No wiesz, tym bardziej nie że cel, jest, nie jesteście przyjaciółkami. Mm -hmm. bo jak jesteście przyjaciółkami, no to możesz zapytać wprost, co, nie? Mm -hmm. No, wybadać, wybadać. No tak, no, bo tym bardziej, że kurde, no, bo to, co ty piszesz, to... Może świadczyć o relacji jakiejś tam romantycznej, ale może też świadczyć o bardzo otwartej przyjaźni. Mm -hmm. No nie wiem, no my też się tak zachowujemy w sensie, wiesz o co chodzi? Jak I teraz że o, o tym. Może po prostu jak jesteśmy gdzieś, no. najpierw dotańczymy ze sobą, dajemy no. sobie buziaki, leżymy sobie razem. No tak. No więc po prostu. No tak, właśnie to mogło też tak u was wyglądać, a, a ty możesz to odbierać inaczej, nie? No właśnie. Więc. No, warto może wrócić do tej znajomości, no bo zależy ci na niej, i jakiś czas po prostu znowu pobyć z tą dziewczyną. No, tak, no jakoś wybadać. wybadać to. I jeżeli będziesz czuła się na tyle komfortowo, i ona również, to może wrócić do tego tematu i porozmawiać, mm. co czułaś w tamtym momencie. Mm -hmm. no, Chyba no, tak. to będzie na najlepsze rozwiązanie. Co? No, Dobra, <laughs> to no, po prostu jest to. i no, Nie będzie, no. tak? No, ale. Nie, to no, sprawa pomiędzy ale... wami. Nie robisz wtedy nic złego. Po prostu chcesz odnowić swoją przyjaźń. To nie jest zdrada. Hmm. Tak, no. Co innego, jak. Nie no, wiem, może no, poza... masz już inne Kurde, nie wiem. No, no to jest naprawdę no, nie wiadomo, jakie masz zamiary teraz, tak? No, jesteś w szczęśliwym związku, ale nie wiesz, no ale to też nie możesz być niczego pewna w swoim życiu, no. Nigdy nie mów nigdy. Mm -hmm. Wiadomo jak to jest. Mm -hmm. Możesz poznać jutro po prostu miłość swojego życia nagle. Mm -hmm. Więc e, jeżeli cię to nurtuje, to wydaje mi się, że warto by było. Myślę, iść, że tak, no, że odnowić no, kontakt. Tak. No tym no, bardziej, że, że czas ona ona to, wiesz. ona no. już coś tam, coś tam zagadała, mhm. a nie jest tak, że mówi dalej, że nie chce mieć z tobą kontaktu. Więc coś bym jakoś tak. spróbowała pójść w tę stronę, ale nie. Tak, Bardzo powolutku, no. no, powolutku. Żebyście się po prostu ze sobą czuły już na tyle komfortowo, żebyś mogła z nią szczerze porozmawiać. No tak, bo jak napisałaś tutaj, że niedługo piszemy maturę i wyjeżdżamy, możemy się już nigdy nie spotkać, no to kurde. No to, że, tym bardziej. No, bo jakbyś miała tak z tyłu głowy cały czas, że wiesz, mogło być mhm. inaczej. No właśnie. Wiesz, jednak warto jest robić te pierwsze ruchy, jak wiesz, że możesz się zastanawiać do końca życia, co by było gdyby. Warto ryzykować czasem w życiu, żeby później pić szampana. No tak, no i to, że... Ale w życiu ogólnie też tak jest, że warto czasem ryzykować. Czy to z pracą? Tak, oczywiście, że tak. Wiadomo, że czasem można to stać po dupie, no ale też tak wygląda życie. Jak nie spróbujesz czegoś, to się nigdy nie dowiesz. No i to jest okej okay też, że czułaś się tak w tamtym momencie. Myślę, że nie, mhm. powinnaś, nie powinnaś też być... Yy... Nie wiem, zła na siebie, czy jakoś zdezorientowana, zdez bo to nie jest nic dziwnego mm -hmm. i nic złego też, że tak, spodobała tak. Ci się twoja przyjaciółka, bo myślę, że wiele z nas przechodzi przez coś takiego i myślę, że wiele chłopaków też może tak mieć, to nie? No, nie wiem, nigdy nie byłam w ciele faceta, ale, no ale... No myślę, że wiele dziewczyn ma takie myśli. No ja się z tym zgadzam, na pewno. No, przynajmniej raz po prostu w życiu. Stalnie więc co, trzymamy za ciebie kciuki e, i jesteśmy ciekawe jak dalej potoczy się ta, potoczy się ta historia y -hmm. i daj nam znać po prostu, czy odnowiłyście kontakt tak. co dalej, co z tym chłopakiem no ja no jestem mega ciekawa jak to, i wyobraź no? sobie, że one teraz wracają do przyjaźni i dalej się tutaj zaczyna y -hmm. coś dziać, no jest ten chłopak no ale tu jest ona i ty jesteś tak trochę, wiesz pomiędzy młotem a kowadłem, no, nie? i nie wiesz co w takiej sytuacji zrobić nie, no zawsze musisz po prostu słuchać swego serca. No. no to wiadomo. Nie można też myśleć o kimś. Nie można... za, Nie, no jeżeli zaczniesz też coś takiego do niej czuć, no to po prostu pożegnać się z tym chłopakiem. No tak, y, nie możesz. Hmm. Bo wtedy myślał tak prawda... o tym, że kogoś możesz skrzywdzić, bo każdy z nas kogoś kiedyś skrzywdził. Zawsze hmm. musimy kogoś wybrać, kogoś odrzucić. Mhm. Znaczy, no, może nie zawsze, ale no, są takie sytuacje. No, ale w bo... większości przypadkach, nie? Może. No. Są takie sytuacje. No nie wiem, no może też z tym chłopakiem to jest tak trochę, żeby zapomnieć. O niej, no kurde, nie wiadomo, no. Może też tak być, no, ale a może nie, musi. tak naprawdę z tą przyjaciółką to był taki mm. dziecięcy wybryk, bo dorastała. No właśnie, po tutaj prostu... piszesz, że jesteście szczęśliwi, więc może odnowicie kontakt, ale nie będzie tak, że ona gdzieś przyćmi tego chłopaka, że ty poczujesz coś bardziej do niej mm. niż do niego. Wiesz, co no. no, albo tutaj piszesz też, że miałaś przyjaciółki, no bo to chodzi po prostu no. o tą konkretną osobę. No. Może to nawet nie chodzi o to, że ona jest dziewczyną, że to jest po prostu nieważne dla mhm. ciebie, że po prostu chodzi o osobę. O nią. No. 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 No, myślę, że po prostu spróbujcie odnowić kontakt, tylko daj jej też e, trochę swobody. Nie napieraj też tak, tak na nią. Tak, tak, tak. Nie wyskocz od razu z tym tematem, no. tylko wybadaj. I za jakiś czas może porozmawiać z nią tak szczerze. Mhm. Myślę, że tak. Nie wiem, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć, więc chyba, chyba wszystko. No Chyba wyczerpałyśmy temat. Dobrze, to już były wszystkie historie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Możecie oczywiście zostawiać nam opinie na temat tych historii, co myślicie Ta, jak sądzicie, oglądacie na YouTube, bo jeśli chcecie doradzić dziewczynom, które pisały do nas te wiadomości, to tak, tak zostawcie komentarze co wy Jak najbardziej, bo chcemy żebyście razem z nami wchodziły w tę dyskusję, mm -hmm. bo też jesteście naszymi besties, my jesteśmy waszymi wiecie, jesteśmy, jesteśmy ciekawe Waszej opinii, jak najbardziej. Tak, no i co, widzimy się za tydzień. Dziękujemy Wam bardzo za przesłuchanie. Obserwujcie nas na Instagramie, na TikToku, besties.talk, Lila Janowska, Weronika, e, przez, v przez V i przez L. <laughs> I widzimy się za tydzień. See you. Bye.